Witam Państwa serdecznie w piątek 24 kwietnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawimy Państwu niezwykle zdolnego młodego chemika. Wspomnimy postać Tadeusza Różewicza w pierwszą rocznicę śmierci poety. Przyjrzymy się też, jakie nastroje panują w szatni Piasta Gliwice przed nerwowym pojedynkiem z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wiadomości rozpoczynamy od dobrych wieści dla dzieci i dorosłych. Po weekendzie majowym rozpocznie się modernizacja placu zabaw w Parku Chopina. Dodatkowo zamontowane zostaną urządzenia do ćwiczeń w plenerze. Będzie to już 11 punkt na mapie Gliwic, gdzie na świeżym powietrzu można zadbać o swoją sprawność. Obie inwestycje realizowane są w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Zaczynamy 4 maja renowację, lifting placu zabaw w Parku Chopina. Pojawi się tam nowa, bezpieczna nawierzchnia, która będzie amortyzowała upadki oraz pojawią się nowe urządzenia zabawowe dla dzieci, między innymi bujaki oraz zjeżdżalnia dla całkiem malutkich dzieci. Pojawi się także coś dla dorosłych. Tuż przy placu zabaw, na polance przy placu zabaw ustawiona zostanie plenerowa siłownia. Będzie to już 11 miejsce, gdzie na świeżym powietrzu można zadbać o swoją formę. Różne urządzenia, 14 w sumie, ale takie, które pozwalają w jednym miejscu przeprowadzić trening różnych partii ciała. Michał Gala. To nazwisko z pewnością warto zapamiętać. Reprezentant Gliwickiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 został najlepszym w Polsce chemikiem wśród uczniów szkół średnich. Nie jest to pierwszy sukces zdolnego nastolatka. Michał, skąd wzięło się Twoje zainteresowanie chemią? Znaczy, zawsze zastanawiało mnie, jakby, jak ten świat działa, ale raczej coś. Pierwszą rzeczą, która mi się podobała w nauce, znaczy no, w nauce, może w takiej mojej dziecinnym wyobrażeniu nauki, no, to wszystkie wybuchy, kolory, niebezpieczne rzeczy. No i w sumie z takim właśnie przeświadczeniem przyszedłem do gimnazjum, no, gdzie zobaczyłem tam taką nudną chemię, bardziej teoretyczne aspekty, no i też mi się bardzo spodobały, bo w końcu mogłem wiedzieć jakby, jak to się dzieje, czy jak coś takiego samemu zrobić, to może już dalej trochę. No i to chyba właśnie z tego się wzięło moje zainteresowanie. Potem ja kontynuowałem poprzez różnego rodzaju konkursy, no i teraz jestem, gdzie jestem. W tym roku zająłeś pierwsze miejsce na Olimpiadzie Chemicznej dla licealistów, ale to nie jest twój jedyny sukces. Jakie były twoje wcześniejsze osiągnięcia? Znaczy, w gimnazjum byłem laureatem kilku konkursów kuratoryjnych, co mnie zwolniło z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego, na przykład z matematyki, fizyki, chemii, historii, angielskiego i biologii. No ale potem w liceum, no już w gimnazjum zacząłem się interesować olimpiadą chemiczną, ale w liceum stwierdziłem, że zajmuje to na tyle dużo mojego czasu w połączeniu jeszcze z chodzeniem na uniwersytet i innymi zajęciami, że raczej skupiam na chemii pod takim kątem, a wreszcie przedmiotów staram się nadążać z materiałem, no ale raczej w zakresie szkolnym. No właśnie, wspomniałeś o uniwersytecie. Jak to wygląda? Jak udaje Ci się łączyć naukę w liceum ze studiowaniem tak naprawdę? Znaczy, na część przedmiotów jestem, znaczy nie muszę uczyć na wszystkie lekcje, tylko po prostu samemu nadrabiam tą część materiału, którą omijam na tych lekcjach. No i chodzę na część wykładów czy zajęcia laboratoryjne ze studentami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zdaję egzaminy z niektórych przedmiotów. Mam kontakt z profesorami na tym uniwersytecie. Naukowy i taki bardziej też osobisty. Jak to jest mieć ucznia, który jest zarazem studentem? No w tej chwili Michał może bardziej studentem, ponieważ jest, ma już indywidualny tok nauczania w szkole. Natomiast Michała znam od pierwszej klasy gimnazjum i bardziej te kontakty jakby mam w pamięci, no bo w tej chwili Michał no, przerasta mistrzów, także konsultujemy się od czasu do czasu, spotykamy się z Michałem od czasu do czasu pod kątem na przykład olimpiady i to już w tej chwili jest bardziej takie wsparcie z mojej strony niż merytoryczne przygotowanie Michała, bo no, tym już, że tak powiem, zajmują się profesorowie, specjaliści. Michał, jakie są twoje plany po liceum? Po liceum raczej chemia. Ja zastanawiałem się przez chwilę nad medycyną, ale chyba jedna chemia to jest to, co będę robił dalej ze sobą. W jakim kraju, czy w Polsce, czy może za granicą, jeszcze nie jestem pewien, to się zobaczy dalej w liceum. Czasem można się spotkać z takim wizerunkiem ścisłowca jako totalnego nudziarza. Jak byś się odniósł do takich oskarżeń? Znaczy, staram się nie być nudziarzem.
Znaczy, że no, pewnie mi się zdarza czasem, jak zaczynam przy obiedzie dyskutować o chemii, ale nikt nie odpowiada na moje jakieś wywody. No ale staram się też mieć jakieś zainteresowania nienaukowe. Chociaż no, może opera to nie jest jakoś wybitnie nienudziarskie zainteresowanie. No ale staram się nie być już tylko tak ograniczony do nauki. Dokładnie rok temu dotarła do nas smutna wiadomość. Tadeusz Różewicz, wybitny poeta i dramaturg, związany przez wiele lat z Gliwicami, zmarł w swoim domu we Wrocławiu. Ale to właśnie w naszym mieście, m.in. w mieszkaniu przy ulicy Zygmunta Starego 28, powstały jego wiersze i dramaty z najgłośniejszą i przetłumaczoną na wiele języków kartoteką. Rocznicę uświetni wystawa zdjęć byłego fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej, której wernisaż odbędzie się dziś w stacji artystycznej Rynek. Początek spotkania o 18:00. Dzisiaj piątek, 24 kwietnia, wyjątkowy dzień, pierwsza rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, któremu towarzyszył Pan prawie przez ćwierć wiecze. Tak, dla mnie, będąc tutaj w Gliwicach, to są dwa symbole. Pierwszy to jest to, że już jest rok od śmierci Pana Różewicza, a drugie, że on, jest to dla niego, dla mnie, pewne miasto o pewnej symbolice, ponieważ on tutaj spędził swoje piękne lata, lata młodości, tuż po wojnie i też około 20 lat tutaj mieszka. Pamięta Pan to pierwsze spotkanie z poetą? No to spotkanie nastąpiło w Teatrze Polskim we Wrocławiu, zupełnie przypadkowo i po moich usilnych staraniach dwuletnich, żeby zrobić mu pierwsze zdjęcie i trafiłem na rozmowę jego z moją koleżanką w Teatrze Polskim, pani Dębicz, mnie przedstawiła i w pewnym momencie powiedziała, no Tadeusz, może Adam ci zrobi jakieś zdjęcie. No i on wstał, stanął na tle szafy, trzymając szklankę herbaty i zrobiłem mu cztery klatki. W sumie to jeszcze była epoka fotografii czarno-białej. Przez te 25 lat zrobił pan pewnie tysiące zdjęć, ale na tej wystawie prezentowanych jest kilkanaście. Jakie to są zdjęcia? To są zdjęcia różne. To są zdjęcia w ogóle pokazujące Różewicza w różnych sytuacjach, prywatnych, oficjalnych, w rozmowach z ludźmi znanymi i nieznanymi. Nie ma tu żadnej chronologii, ponieważ ja nie byłem fotografem, dokumentalistą życia Różewicza. Ja byłem raczej obserwatorem z boku Różewicza. W związku z tym tu są zdjęcia często bardzo prywatne i co mi się udało, tak uważam przynajmniej, że z kilkunastu tysięcy, bo mam około 15 tysięcy zdjęć z tego okresu, właściwie jest dużo twarzy Różewicza, ale nigdy ta twarz nie jest taka sama nawet na sąsiedniej klatce. Może to był bardzo skromny, nie rzucający się w oczy człowiek, ale miał niesamowitą twarz, a przede wszystkim oczy i uśmiech. Już w niedzielę o 13:00 Piast Gliwice podejmie u siebie ekipę Podbeskidzia Bielsko-Biała w tak zwanych Małych Derbach Śląska. Będzie to ostatnie spotkanie czerwono-niebieskich na własnym stadionie w fazie zasadniczej. Podopieczni Radosława Latala praktycznie stracili już szansę na awans do najlepszej ósemki T-Mobile Ekstraklasy. W walce o utrzymanie każdy punkt może być jednak na wagę złota. No wydaje mi się, że akurat na Śląsku tych derbów to jest spora liczba jak na Ekstraklasę i rzecz biorąc, każde zwycięstwo tutaj z drużyną ze Śląska jednak i cieszy nas, i cieszy kibiców. Także wydaje mi się, że podejdziemy także zmotywowani, że jednak to są jakieś tam derby Śląska i powalczymy o pełną pulę. Po ostatniej porażce z Jagiellonią praktycznie straciliście szansę na awans do pierwszej ósemki. Jak ten fakt się przekłada na atmosferę w szatni? To znaczy my robiliśmy swoje od pewnego czasu, bo była szansa na tą pierwszą ósemkę. Teraz troszkę się to oddaliło, nawet można powiedzieć, że całkiem przestaliśmy o tym myśleć i przełożyliśmy to na grę o utrzymanie, wiadomo, no, trzeba kompletować te punkty, bo w tych siedmiu kolejkach dołożonych będzie naprawdę ciężko, każdy będzie chciał wygrywać.
i widać to, że ten tył za nami, Zawisza i Ruch naprawdę punktują i trzeba uważać, bo robi się nieciekawie. Mimo tych porażek eksperci twierdzą, że ten Piast Latala zaczyna powoli grać. Czy wy też widzicie jakąś poprawę w waszej grze? Tak, wydaje mi się, że zaczyna to trochę bardziej wyglądać zdyscyplinowanie i przede wszystkim agresywnie tego czego nam brakowało od początku rundy, bo niby graliśmy na początek rundy, ale tak naprawdę nie było tej agresji, nie było tego doskoku i o to się wszystko rozbijało, a widać, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej, chociaż tak jak wcześniej powiedziałem, no nie przekłada się to na punkty i to trochę jest takie przykre. Z drużyną z Bielska-Białej zmierzy się też GAW Gliwice. Podopieczni Rafała Barszcza będą gościć u siebie ekipę Rekordu, aktualnych mistrzów Polski. Wobec ostatniej słabej formy gliwiczan faworyta spotkania nie trudno wskazać. Mimo wszystko nie ma chyba lepszej okazji do przełamania złej pasy od zwycięstwa z ekipą reprezentującą Polskę w futsalowej Lidze Mistrzów. GAW swoją formę będzie mógł sprawdzić już jutro o 19:00. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Za chwilę prognoza pogody na sobotę. Nadal będzie ciepło. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.